Halo, halo, witam serdecznie już w 69. odcinku z serii Diablo 4. No w dzisiejszym materiale przejdziemy sobie po raz pierwszy na zupełnie nową krainę, czyli na Havezar. No w sumie jeszcze mamy tędy teren, nieodkryty, ale to jest miasto, które z tego co czytałem, no trzeba zrobić jeszcze większe postępy w głównej fabule. Chyba właśnie piąty, czy tam czwarty. Chyba czwarty rozdział wygrałem z głównej historii, tam trzeba piąty wygrać i dopiero wtedy można nowe miasto odblokować, więc teraz więcej nie zrobimy, ale w przyszłości z pewnością jeszcze tereny zostaną odblokowane. Więc ciekawa sprawa, zobaczymy jak się jeszcze zaprezentuje nowa kraina. Z tego co pamiętam, były to bardziej bagniste regiony. Pamiętam różne zwiastuny, grafiki, koncept arty z Havezaru, no to tak się właśnie prezentowały tereny. Ale po raz pierwszy będę mógł uświadczyć tego w gameplayu. Rzeczywiście widać bardziej jakieś bagniste grunty, jak sobie widzicie. No i proszę bardzo, zaczynamy odkrywać. Jest i woda. Tego akurat brakowało na pustyni. O, wow, co to się dzieje? Chwila, moment. Dobra, to jakiś inny gracz. Tereny czasami jest zbugowane, jak sobie możecie zaobserwować. Do tej pory tak to wyglądało, że im później w rozgrywce, tym większa ilość różnych błędów. Zobaczymy, czy ta kraina zaprezentuje się w takim razie najgorzej, nie wiem. Przy okazji nowy rodzaj przeciwnika? Nie, to wargi. Mieliśmy już z nimi do czynienia kilkukrotnie, ale to w szczególności w pierwszej krainie. Dawno w sumie nie miałem z nimi do czynienia. Dobra, wyczyśćmy jeszcze wszystkie regiony, bo jakąś legendarną kuszę zdobyłem. Może od razu warto by było wymienić, ale raczej wątpię. To rzeczywiście to co mam obecnie już jest całkiem niezłym łukiem. I przy okazji mamy miasto, zobaczmy, rzeczywiście i to sporych rozmiarów. Ciekawe czy od razu otrzymałbym dostęp do największego miasta w krainie. Zarbinzet. Dobra, od razu kilka misji pobocznych, no to sobie pozwiedzamy z przyjemnością. Ale rozpocznijmy od misji głównej. Mamy właśnie rozmowę z Donanem. Że byłaś uczennicą Eliasza? Polowałam na Eliasza. Udawanie, że się z nim uczę, było dobrą strategią. Lorat, przyjaźniłeś się z Donanem? Przyjaciół mi. Tak ci powiedział? Skoro tak uważa, to jego pytaj, co się stało. Mnie jest już wszystko jedno. Chyba ciągle ci zależy. Zaczynam żałować, że zdecydowałem się z tobą podróżować. Dlaczego tak przykro mówi bohater, co ja mu zrobiłem? Tajsa? Jak powstrzymamy Eliasza? Musimy pozbawić go nieśmiertelności. Nie może ciągle unikać kary. Tak, a bez Eliasza mamy większe szanse w starciu z Lilith. Od czego zaczniemy? Odszukaj Timue na bagnach. Zawarła pakt z tamtejszymi mocami, by przedłużyć sobie życie. Może ona wie, jak zabić Eliasza raz na zawsze. Nayrella i ja zaczniemy jej szukać. A co z Donanem? Ma pełne ręce roboty z kamieniem dusz. To ciężkie brzemię do udźwignięcia w pojedynkę. Mądrze byłoby mu pomóc. Kim jest Timue? Stara znajoma, która mieszkała tu od zawsze. Wiele mnie nauczyła o bagnie i jego mocy. Choć było to dawno temu. Może próbować cię zniechęcić. Nie daj się. Co wiesz o Zarbinzecie? To miasto na granicy Havezaru, trwające w wiecznym zawieszeniu między mocami Sanktuarium a Bagien.
Kawezar jest częścią Sanktuarium. Czyżby? A co, niby nie jest? Dobra, w takim razie załatwmy jeszcze misję główną, jeżeli chodzi o zwiedzanie miasteczka oraz misje poboczne. Widzę, że mamy ze 3 przynajmniej, no to w kolejnym odcinku zobaczę. Teraz kwestia główna dzisiaj. Donan, udasz się z Loratem i Neyrelą na bagna? Raczej nie. Muszę zająć się kamieniem dusz. Lorat poradzi sobie sam. Na północny wschód stąd leży Fort Zakarum. Nienawiść jest tam mocno odczuwalna. Wykorzystajmy to, by przygotować kamień dusz i schwytać Lilith. Prawdę mówiąc, przydałaby mi się pomoc. Dobra, z tym jeszcze porozmawiam. Widzę, że znów nosisz hradryjski amulet. Nie ma tak ostrych krawędzi, jak wisior z katedry. To spora zaleta. Ale tak teraz myślę, że nie powinienem był go w ogóle zdejmować. Co się wydarzyło między tobą a Loratem? Gdybyś go zapytał, powiedziałby, że porzuciłem tradycję Horadrimów. Ale ja chciałem tylko poszerzyć nasze horyzonty. Zdobyć nowych sojuszników z katedrą. Założyć własną rodzinę. Rzecz w tym, że Loratowi trudno mu się zbliżyć do ludzi. A jeszcze trudniej pozwolić im odejść. Dobra, to było w takim razie na tyle. Zaraz. Mamy jakieś 2 kolejne przejścia, tajemnice Zakarum. Dobra, w takim razie pójdę na eksplorację krainy. W sumie dobry sposób, żeby rozpocząć przygodę, zwiedzić właśnie nowe miejsce. Zobaczymy, jak się będzie prezentowało. No już nie jest aż takie super suche jak te poprzednie. Bardziej jakieś chyba bagniste tereny. Małe rzeczki, jeziorka. Ale przeciwników dalej mamy na każdym kroku. Jeszcze w postaci much, które super spowalniają. To jest najmniej przyjemny wróg ze wszystkich. Dajcie spokój. Upierdliwy jak w rzeczywistości. Dobrze w sumie oddali twórcy. To z kolei, kto to w ogóle jest? Rycerz biały? A to mocny jest całkiem. Z kim ja się w ogóle pojedynkuję? A to ciekawa sprawa. Do kogo ci biali rycerze należą? Kto jest przełożonym? Chciałbym porozmawiać. Telefon do menadżera. Mają jakąś tarczę mało przyjemną, jeszcze jacyś inni. No dobra, nie są super potężni. No jeden strzał trujący, maksymalnie 2. Każdy w sumie umiera. W sumie prosta sprawa. Skażone wały. No, zwiedzamy sporą ilość świata. Gnijące resztki, to dopiero przeciwnicy. Kolejne zombiaki, mało przyjemne. O, ale lagi, chwila, moment. O, kolejne jeszcze misje poboczne. Ile jest w ogóle misji pobocznych? 49. A miast? 6, okej. W takim razie jedna z większych krain. Około właśnie 50 misji. Do tej pory rzeczywiście chyba 50 była maksymalna wartość w trzeciej krainie. O, to z kolei, patrzcie, ilu wrogów. No nie będę jakoś wchodził w większe walki. Chciałem pozwiedzać świat w szczególności dzisiaj. Może jakieś nowe miejsca odnaleźć. To z kolei, co jest z tym przeciwnikiem? Zaraz. Z przerwy mi atakował, więc musiałem oddać.
teraz naokoło z tego, co widać. Rzeczywiście mamy bagniste tereny, proszę bardzo. Na mapie też są zresztą zaznaczone. No trochę ciemniejszy kolor. No to chyba nie ma znaczenia. Jeżeli chodzi o walkę, nie jestem spowolniony w żaden sposób. To rzeczywiście... No ciekawe, gdybym był na przykład podpalony albo coś w tym stylu, czy można się wytarzać i stracić status negatywny. Dobra, w takim razie porozmawiaj z Donanem. W tym miejscu się znajduje rzeczywiście. Czujesz to? Dotyk Mefista jest tu wszechobecny. Cała ta nienawiść. Właśnie tego nam trzeba, aby dostroić kamień dusz i przygotować go dla Lilith. Jestem za stary na wspinaczkę. Ty możesz wejść i otworzyć kratownicę. Gdzie jesteśmy? W miejscu spoczynku przywódcy Zakarum, ściganego przez Mefista. Grupa świętych paladynów zbudowała strażnicę i pochowała w niej ciało. Wygląda na opuszczoną. Tajsa powiedziała, że Havezar nie jest częścią sanktuarium. Czyżby? Być może miała rację. Nawet powietrze jest tutaj ciężkie od obcej magii. Dobra, w takim razie wchodzimy do środka. Mamy jakąś wspinaczkę, szczerze mówiąc nie widzę. Zaraz. Czy to jest jakaś twierdza, czy jak? No mamy miasto, ale opanowane przez wrogów. Dziwna sprawa. Ruiny twierdzę. Znajdź wejście do twierdzy, mamy zadanie. No nie muszę się ze wszystkimi kościotrupami pojedynkować. No to jest dopiero znakomite przejście, o proszę bardzo. O, teraz możemy sobie walczyć, jak tam panowie. Jak tam reszta, proszę bardzo, jak oszukałem system. Tak jest, ale mordujemy. Ej, co jest? Bohaterka nie potrafi celować. Odpowiednio strzała na oślep. Nie, naokoło musi być jakieś ukryte przejście. Spróbujemy. A w sumie łatwo wygląda sprawa. Wrogowie są super powolni. Jak typowe zombiaki. Nasze dusze prą naprzód, szukając schronienia przed złem. Lecz jego bezlitosne łowy nie ustają ani na chwilę. W końcu spoczęliśmy tutaj, przeklęci. Wyzuci z życia i nadziei. Znieśliśmy sanktuarium tam, gdzie dotąd nie było żadnego. To już zewnętrzne tereny, nawet nie ma co iść dalej. W każdym razie odkryłem ukryte przejście, proszę bardzo. Jest i wspinaczka, no rzeczywiście Donan raczej by nie dał rady. No dobra, odblokujemy jakieś miasto w przyszłości. Mamy nawet save'a, to jest chyba zwyczajna twierdza. Chociaż na mapie nie jest zaznaczona jako twierdza, dziwna sprawa. Zazwyczaj jest na czerwono. Sprawa zaznaczona, ale nie tym razem. W tym po stokroć przeklętym miejscu szukaliśmy schronienia. Lecz jak powiadają mędrcy, zło nie ustępuje. Widzimy i słyszymy, że tak jest. Tutaj szukaliśmy schronienia o światłości. I go nie znaleźliśmy. Ale i tak zwracamy się ku Tobie. Proszę, błagam. No, kolejna banda kościotrupów. Już się nie będę pojedynkował. Żelazna stanica. Kolejny dungeony, ale to już kwestia bardziej poboczna. No, patrzcie na to, mam save'a do odblokowania. I nawet nie mam możliwości walki. Dobra, w takim razie, a no tak, mamy odblokować dla bohatera.
Witam. Jesteś wreszcie. Pośpieszmy się, to miejsce wywołuje u mnie ciarki. Dobra, szykuje się dungeon, czy jak? O kurde. Teaser. Słyszysz? Dziwne. To w Havezarze są wilki? Może wilkołaki? Nikt nie emanował jaśniej światłością niż Kuehegan Sankekur. Lecz nawet on nie zdołał się oprzeć pod szeptą Mefista. Tak przepotężna była sama obecność nienawiści. Coś więcej? I stało się tak, że Mefisto padł martwy, a Sankekur uwolnił się wreszcie z uścisku nienawiści. Ci, którzy miłowali Sankekura, zabrali jego ciało na kraniec świata i poprzysięgli, że będą go strzec przed zakusami nikczemników, paknących wciąż sączącego się z niego zła. Sankekur tak zwany, to akurat słyszę po raz pierwszy podobne nazewnictwo. No dobra, splugawione pod krypty, zobaczmy. Misja główna. Tutaj czuć ją jeszcze mocniej. To musi być właściwe miejsce. No ciekawe, jak się zaprezentuje poziom trudności. W sumie pierwszy jakiś bardziej poważny dungeon w nowej krainie. Jak pierwszy raz do Kyrgyzstanu przyszedłem, to jednak był spory kłopot, powiedzmy. Znaczy, spory kłopot. Zginąłem kilka razy i nauczyłem się, żeby nie szarżować. Zobaczymy, co teraz będzie. No zaraz, zaraz, nasz posiada jakąś magię zupełnie nową. Unikałem walki. Straciłem do tego zapał. Dungeony też zupełnie nowe, muszę przyznać. Ciekawa sprawa, jakiś grób ogromny? Kto tu spoczywa? Cokolwiek tu jest. To nienawiść dominuje, na tyle silna, by dostroić kamień dusz. Creation dan nis peri tondis ukulman. Szlak! Coś jest nie tak. Uosobienie nienawiści. No, nie ma jakoś dużo zdrowia. Myślę, że to przez te wszystkie stany negatywne byłoby to trudniejsze, ale walka była prosta. Zadziałało? No już. Dalej. Ty stary durniu. Co jest z nim nie tak? Dlaczego? No nie. Jest gorzej niż myślałem. Musiał zostać uszkodzony, gdy Jorin... Gdy Astaroth... Ale wiesz, jak to naprawić? Będziemy potrzebowali surowców. Żywego srebra na początek i narzędzi alchemicznych. Obok jest wioska. Może tam znajdziemy to, czego potrzebujemy. Spotkajmy się tam, gdy będziesz mogła. No, przy okazji dodatkowy poziom, proszę bardzo, zobaczmy w takim razie zdolności. W co by teraz podejść? Maksymalne zdrowie albo maksymalne zdrowie? To nie jest wybór. Kurde, w co by podejść? Dobra, idę do góry. Wolę iść do góry na wprost niż w bok. Prawdziwe podejście. Dobra, więc co, wychodzimy. Nie mogę zwyczajnie wyjść, co jest?
Muszę pieszo to zrobić? Nie, może po drodze będzie jakaś charakterystyczna... Nie wiem, jeszcze walka, jakieś zdarzenie dodatkowe. Zazwyczaj można się łatwo teleportować. Ale nie tym razem, może twórcy specjalnie tak pomyśleli. Ale nic nie widzę. Dziwna sprawa. Podobno ma być wioska nieopodal, z której to jest strony. To jest tędy? No nie wiem, czy to jest aż tak super nieopodal, całkiem daleko jednak, no ale zobaczymy. No tak, jeszcze mamy do czynienia z innymi dungeonami, ale nie będę ich w sumie przedstawiał. Już sprawa bardziej poboczna. No raczej pójdziemy sobie dalej z misją główną. Akurat dokończymy może wątek. Poznamy nowe tereny, nowe miasteczko. No jeżeli przechodziłoby się samą kampanię, tylko misje główne, no to gra nie jest aż taka długa wtedy. Można naprawdę szybko wszystko zwyciężyć. Nie wiem, ile to może trwać wtedy, z 20 godzin by obstawiał. Ale takie podejście jak ja mam osobiście, że wszystkie misje poboczne, no to już w sumie drugi miesiąc pełny rozgrywam. Będzie dłuższa przygoda, jedna z najdłuższych serii. Jeżeli chciałby się jeszcze wszystkie dungeony wygrać, to już w ogóle jest tak długa sprawa, że nie wiem. A to już w zasadzie bez żadnej fabuły, myślę, że to nie jest nic nadzwyczajnego. To z kolei jakie cuchnące regiony, wszędzie bagna i to dosłownie największych rozmiarów. Ale tu musi cuchnąć. Jeszcze zombie, jak i na każdym kroku. Jeszcze brakowało, żeby tracić zdrowie w całym bagnie, że wszystko tak w sumie cuchnie, jak nie wiem. Co szczęście tak twórcy już nie pomyśleli. To był poziom trudności Souls-like'ów. W sumie jesteśmy w mieście, to już trzeci teleport dzisiaj, więc robimy spore postępy, fajna sprawa. Wbij to sobie do głowy. Czegokolwiek szukasz, u nas tego nie ma. Jak to możliwe, Donalne? Mam jakiś problem? Chyba nie znajdziemy w tym mieście nic przydatnego. Bo to zwykła wioska na moczarach. Musi coś tu być! Od tego bagna ciągnie magią, a tam, gdzie jest magia, są też jej użytkownicy. Skoro to wiedźmy szukasz, to idź do wieży. Ogień się pali, więc tam siedzi. Wygląda na to, że czeka nas spotkanie z wiedźmą z bagien. Miej się na baczności. Dobra, to już rozpoczynamy kolejne zadanie. Dobra, w takim razie zaraz to zobaczę, ale... Dziś rano widziałam dym wydobywający się z wieży. Nie było jej tak długo. Nie sądzisz chyba, że wróciła. No wiedźma z bagien, fajna sprawa. No zobaczymy, na czym będzie polegała lokacja. Znów kręcą się tu wiedźmy. No z jedną się dzisiaj spotkamy. To jest jakieś duże miasteczko? Raczej nie. Jakieś pojedyncze zadanie i w sumie tyle. No będę w kolejnych materiałach oczywiście wszystko rozwiązywał, ale jak gramy główną fabułę... Nie mogę tego tutaj zrobić. Nie mogę? Jak to nie mogę? To jest też jakieś miasteczko? Dziwna sprawa. No, dobra, da się jeszcze jakoś przenieść, zobaczmy jeszcze tak na szybkości. Może jakiś ołtarzyk ukryty albo coś w tym stylu? Nie, nic nie widzę, to było ta przejście jakiejś strome na... Bagna to raczej nie ma sensu. Dobra, w takim razie proszę bardzo, mamy i wieżę. No witam! Gdzie tam Donan? Halo Donan, come on, nie wstydź się. Daisa? To ty jesteś wiedźmą z wieży? Hrodrinie. Myślałam, że udałeś się do twierdzy.
Tak, cóż. Tajso, potrzebujemy twojej pomocy przy naprawie kamienia dusz. Dlaczego miałabym wam pomóc? Cóż, wszyscy życzymy śmierci Eliaszowi. Owszem, ale naprawienie kamienia dusz dotyczy Lilith, a ona mnie nie obchodzi. Nie potrzebuję wiele. Wystarczy żywe srebro i narzędzia, które posiadasz. Takie małe prośby rzadko takimi pozostają. Pewnie to wiesz. Ale pomogłaś mi przetrwać przywołanie Andariel, więc moje narzędzia są twoje. Po żywe srebro musicie iść do Waldy. Znajdźcie ją, a dostaniecie to, czego ci potrzeba. Dobra. Czyli co, mamy coś craftować? Ten bohater to wykona? Znajdź Waltę, a z tym bohaterem? No jeszcze porozmawiajmy. Dasz radę naprawić kamień dusz teraz? Horadrimowie badali kamień dusz od pokoleń. Ja sam przez ponad 20 lat. Ale w sanktuarium nie ma tylu ksiąg, by pomieścić wszystko, czego jeszcze o nim nie wiemy. Potrzebujemy cudu. Ale tego właśnie ode mnie oczekujesz, prawda? Tak jest, oczekuję cudów. Co sądzisz o Tajsie? Będę koło niej rozmawiał, na jej temat podkował. Cóż? No właśnie, Horadrimie. Co o mnie sądzisz? Ja... Życie zatrzymało mnie w Skozgle na wiele lat. Nie poznałem nikogo takiego jak ona. Ty. Odkąd urodził się mój syn. Może dziwnie to zabrzmi, ale przypominasz mi o tym, jak to jest być młodym, przeżywać przygody. Mierzyć się z niebezpieczeństwem? Wierzyć, że mogę je pokonać. Teraz nie wierzę, przykro mi z powodu Yurina. Tak. Tak, mnie również. Gdybym napisał do Lorata i został w Eltheimie. Gdybym wychował Yorina na uczonego, a nie żołnierza. Teraz to bez znaczenia. No przykra sprawa, stracił syna. Z tą z kolei, kim właściwie jest Walta? To siostra po fachu, ale tak jak i mnie, daleko jej do wiedźmy z ludowych podań. Walta to nie byle alchemiczka. Bądźcie przy niej ostrożni. Dobra, a po co wróciłaś do Vegin-Hanu? Ponieważ tak postanowiłam. Wy zabierzecie Eliaszowi nieśmiertelność, a ja odbiorę dług. Dobra, czyli to było na tyle. W takim razie, o, jeszcze jakieś inne misje poboczne, Darbagien. No, mamy akurat kilka ciekawych zagadek już. No dobra, fajne w sumie postępy zostały wykonane. Może w takim razie bym się wycofał do miasteczka, to jest chyba jedno z większych miast. Jeszcze by może jakoś warto coś sprzedać, ulepszyć, zobaczymy. Na co mi stać jeszcze, jakie dostałem nagrody. Nic nie dostałem od bohaterów, od tych sojuszników naszych. No a co mi to wszystko było? Po misjach pobocznych zazwyczaj się otrzymuje. Dobra, zobaczmy jakieś bronie dodatkowe. To nie ma znaczenia, i tak mam legendarną kuszę. Łuk, więc więcej nie będę robił. Sprzedawca pancerzy. Też nic wartościowego. A może dałoby radę ulepszyć swój łuk? Stać mi już na takie możliwości? A dalej brakuje mi jednego jakiegoś golda, niestety. W takim razie bym posprzedawał. Jest opcja. Nie, nie ma opcji. Zaraz, zaraz. Do tego. Broń, co się zowie. Spójrz. Do sprzedaży nie ma co trzymać podobnych rzeczy. To jeszcze zostawimy. Jeszcze mógłbym coś tam wyekwipować, czaszkę większe, jakieś obrażenia by były. W sumie fajna sprawa.
Coś więcej w sklepach? Pancerze? O, patrz, jak mogę jeszcze wyglądać. Ewidentnie biorę. Trofea niestety nie posiadam. Dobra, może być i tak. Dodatkowo jakieś amulety, pierścienie. Nie ma legendarnych. Diamenciki? Wytwórz, a dałoby radę. Wytworzyć właśnie tego rodzaju. Czaszkę można wytworzyć, jeszcze jakieś diamenty dodatkowe, szafiry, topazy. Ile możliwości. Najpierw Carlo, teraz Lea. Coś tam nas zabija i nikt nic z tym nie robi. Muszę 60 poziom wbić. Jeszcze długa droga przed nami. Jeśli mamy gdzieś skończyć, bierzmy się do pracy. A w sumie może naznacz. Jeżeli bym chciał łuk naznaczyć, dałoby obradę. Kodeks potęgi rani wrogów wokół ciebie i zadaje obrażenia zwiększone o 8%. Nowa wyłona przez napływ krwi znów rozbyskuje po krótkim opóźnieniu, zadając obrażenia zmniejszone o 60%. Więzienie z kości tworzy... Nie mam więzienia z kości. Podczas podtrzymywania spopielenia, twoje też nie mam spopielenia, czyli to bym sobie dodał. Zwiększone obrażenia. A aspekt... Nie mam aspektu z ekwipunku. Nie stać mi. Ile to kosztuje w ogóle? O kurde, 24, że jak? Dobra, to jednak trochę... Sama sprawa. Jesteś mile widziana. Do zobaczenia. Dobra, więc to był w sumie na ten dzisiejszy odcinek. Może będzie trochę krótszy, ale w sumie fabularnie zrobiłem bardzo dużo. Na kilka miasteczek zrobiłem kilka misji głównych. W kolejnym odcinku tą lokację będę szczegółowo sprawdzał. Mamy właśnie kilka zadań pobocznych. Jeszcze wszystkie rozmowy bym zobaczył, więc jeżeli was to interesuje, to polecam zostawić jajka słowa dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.